Radio Conchita. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Tok FM. Euro Conchita. Barbie Baby. Langstrom Extra. Dajmy ciut głośniej. Informacje Tok FM. 10.40. Adam Ozga zaprasza. Unijni przywódcy nie powinni blokować zmian we wspólnocie, mówi po spotkaniu premier Beaty Szydło z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem rzecznik rządu Rafał Bochenek. Bierność, brak wsłuchiwania się w głosy społeczeństw poszczególnych państw członkowskich doprowadziła m.in. do Brexitu. Dlatego my uważamy, że zmiany w Unii Europejskiej są na pewno konieczne i powinny być zapoczątkowane zbliżającym się szczytem Rady Europejskiej. W piątek w Bratysławie. Na tym nieformalnym, jak twierdzi rzecznik Bochenek, szczycie wspólne stanowisko w sprawie reform Unii mają przedstawić kraje Grupy Wyszehradzkiej. Ukraina grozi zawieszeniem udziału w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To w wypadku, jeśli pełnoprawne członkostwo w tym gremium odzyska Rosja. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin tłumaczy to wyborami do Dumy Państwowej, które w niedzielę mają odbyć się również na zaanektowanym przez Rosjan Krymie. Ani wojna, ani embargo nie przeszkadza w sprzedawaniu rosyjskiego piwa na Ukrainę. W tym roku eksport wzrósł ponad trzykrotnie, informuje Kommersant. Choć piwo i wódka znajdują się od początku roku na liście produktów objętych embargiem, rosyjskie browary cały czas sprzedają swoje produkty na Ukrainę. Embarga przestrzegają tylko rosyjskie filie międzynarodowych koncernów, które od początku roku eksport wstrzymały. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu zapowiada, że w pierwszym tygodniu października ogłosi decyzję w sprawie pięciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema Marii Szarapowej. Rosyjska tenisistka została zdyskwalifikowana na 2 lata przez Międzynarodową Federację Tenisową po pozytywnym teście dopingowym. Podczas styczniowego Australian Open w jej organizmie wykryto meldonium. Szarapowa domaga się zmniejszenia kary albo uniewinnienia. Teraz to wszystko. Kolejne informacje Tok FM już o 11:00. Pogoda. Dziś bez deszczu i dużo słońca, na termometrach przeważnie od 27 do 31 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie, na wybrzeżu i w górach. Tam od 22 do 27. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Krzysztof Meissner, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Państwa i moim gościem. Po 8 latach, z czego się możemy cieszyć, z czego nie? Zacznijmy od tego, że przede wszystkim odkryto cząstkę Higgsa. To było w zasadzie po to zbudowano, nie do końca, ale po to zbudowano, żeby ten ostatni brakujący element w modelu standardowym, czyli w naszym modelu, w naszej teorii cząstek elementarnych, brakowało cząstki Higgsa. Znaczy ona była w teorii od początku w zasadzie, od czasu, kiedy Higgs zaproponował to w 64 czy 5 roku, już nie pamiętam. To potem powstał model standardowy 3 lata później i od tego czasu mamy model standardowy, który opisuje wszystkie zjawiska związane z cząstkami elementarnymi, jakie znamy. Znaczy nie ma żadnego odstępstwa od tego modelu standardowego, tylko brakowało cząstki Higgsa. Ta cząstka Higgsa jest bardzo ważna, dlatego że ona jak gdyby istnienie, nawet cząstka Higgsa jest mniej ważna niż pole Higgsa. Pole Higgsa wypełnia całą przestrzeń i niektóre cząstki, przedzierając się przez to pole, jak gdyby zaczynają się zachowywać jak cząstki masywne. Że gdyby tego pola nie było, to one by po prostu z prędkością światła sobie latały, tak jak elektron, powiedzmy. Natomiast, ponieważ się przedzierają przez to pole Higgsa, to zachowują się jak cząstka masywna. Ale nie wszystkie się przedzierają. Foton nie przedziera, on nie widzi tego pola i dlatego nadal jest bezmasowy i nadal porusza się z prędkością światła. Ale większość tak się zachowuje. Z tym, że tu trzeba od razu powiedzieć, że proton na przykład, czy neutron ma masę nie dzięki przedzieraniu się przez cząstkę Higgsa. On ma masę z zupełnie innego powodu. Czyli to, co kiedyś tam mówiono po odkryciu, że masa wszechświata zależy od cząstki Higgsa, czy od pola Higgsa, jest nieprawdą. Znaczy protony i neutrony byłyby masywne, nawet gdyby elementy składowe, czyli kwarki, były bezmasowe. Więc to nie jest prawda. No, zostawmy. Pewnie to jest bardzo ważny element i wszyscy czekali na to. Teoria nie mówiła, że na pewno ta cząstka jest, ale nie wiedziała, jaką ma masę. W związku z tym odkrycie cząstki Higgsa uzupełniło. Natomiast to, drugą rzeczą, którą odkryto, to jest potwierdzenie, że istnieje plazma kwarkowo-gluonowa. Co to jest takiego?
Mianowicie, jeżeli mamy proton, to w takim obrazku, powiedzmy, no, uproszczonym, on się składa, powiedzmy, z trzech kwarków, kwarki U, U i D, a oprócz tego jest morze gluonów, par, kwarka, taka zupa, w której on jest, która powoduje, że ten proton jest bardzo silnie związany. Otóż oczekiwanie było takie, że jeżeli zderzy się dwa jądra na ołowiu, powiedzmy, czyli ciężkie jądra z wystarczającą energią, to w punkcie zderzenia roztopią się te protony, prawda? No, jądro się składa z protonów i neutronów, ale w momencie zderzenia, jeżeli energia będzie wystarczająco duża, roztopią się te protony i neutrony, stworzą przez chwilkę taką właśnie zupę uogólnioną, w której te kwarki i gluony są jak gdyby swobodne, po czym to oczywiście zacznie z tego punktu uciekać z wielką szybkością i one z powrotem się zorganizują do protonów i neutronów. Także na zewnątrz zobaczymy bardzo dużo protonów i neutronów, znacznie zresztą więcej niż było w tych jądrach, że wyleci więcej, ale przez badanie, jak one wylatują, stwierdzimy, czy ta zupa przez chwilę tam istniała, czy to były zwykłe zderzenia protonów i neutronów w jądrach, czy po prostu odarliśmy te jądra z protonów i neutronów, czy przez chwilę ta zupa powstała. I okazało się, że ta zupa rzeczywiście powstała. Zresztą ma bardzo ciekawe własności ta zupa. Jest nadciekła. Tam bardzo różne dziwne rzeczy się dzieją. Oczywiście to trwa ułamek sekundy, to za dużo powiedziane. To trwa naprawdę bardzo, bardzo krótko. Ale po badaniu, co wylatuje z tego punktu zderzenia, można rozróżnić sytuację, że ta zupa była przez chwilę, czy jej nie było. Natomiast tak naprawdę akceleratory buduje się dlatego, te coraz większe, że szukamy nowych cząstek, czyli takich, które wykraczają poza model standardowy, poza tą teorię, którą znamy, dlatego że teoretycznie wiemy, że model standardowy nie jest ostateczną teorią. Znaczy, to nie może być prawdziwa teoria do wszystkich energii, ponieważ teoretycznie przewidujemy, że jeżeli energie byłyby znacznie wyższe, to on powinien być czymś zastąpiony, z nowymi cząstkami, nowymi polami i tak dalej. Coś, co przy niskich energiach, czyli naszych, wygląda jak model standardowy. Kwarki, 6 kwarków, 6 leptonów, neutrina i tak dalej, foton. Otóż tego szukamy. Za każdym razem, jak się buduje taki akcelerator, jest nadzieja, że tym razem energie będą tak duże, że zaczniemy produkować nowe cząstki, które wskażą nam, w którym kierunku mamy iść w propozycjach tej nowej teorii. Taką najbardziej popularną jest tak zwana supersymetria, która przewiduje, że w zasadzie po przekroczeniu progu łamania tej supersymetrii nagle objawią nam się partnerzy znanych cząstek, czyli do elektronu będzie selektron, będzie gluino, fotino, higgsino, bino, wino, zino, sneutrino, skwarki i tak na całe zoo, które powtórzy to, co wiemy, tylko tam spin będzie trochę inny. Otóż takie jest oczekiwanie. Otóż, a drugim, znaczy ja nie bardzo w to wierzę, znaczy supersymetria jest przepiękną symetrią, ale ona nie musi być tuż za rogiem. Znaczy ona gdzieś kiedyś się objawi, ale ona może być tak wysoko, że żaden nowy akcelerator tego nie zobaczy. Inną propozycją, między innymi my z kolegą proponujemy, to jest tak zwana symetria konforemna i wtedy objawi się jedna, dwie, trzy nowe cząstki tylko. To tak bezpiecznie, metodą małych kroczków. Nie, bo tamtej supersymetria jest realizowana, ale tak wysoko, że żaden możliwy do pomyślenia akcelerator jej nie osiągnie. Natomiast tu, że LHC, mamy nadzieję, że zobaczy te nowe cząstki skalarne, już tylko takie no, cięższych braci Higgsa, powiedzmy. Dwóch, trzech, jednego. Także dzisiaj fizyka. I to wskaże fizyka, nam, w którym fizyka. Kierunku mamy iść w myśleniu o tej teorii szerszej. Bo te teorie szersze, na pewno trochę ona musi być, znaczy to teoria mówi nie absolutnie zaszkodzi. Jednoznacznie, natomiast jaka ona jest, nie wiem. I teraz, dlaczego to jest ważne? Znaczy, no ważne. Oprócz tego zaspokajania ciekawości, to jest kwestia, jak wygląda nasz wszechświat na samym początku, znaczy na samym, no nie w chwili zero, ale powiedzmy wkrótce potem, ponieważ wszechświat miał ogromne temperatury, znacznie większe niż my teraz możemy osiągnąć w akceleratorze. I tamta zupa trochę z tych cząstek nie na pewno była. Tylko nie wiemy z jakich cząstek. Otóż jak odkryjemy to, jakie cząstki są o wyższych masach, no to one były tam swobodnie produkowane. I w ten sposób opis naszego wszechświata, trochę fizyki nie zaszkodzi. Tego wszechświata wycofamy jeszcze bardziej. Teraz mniej więcej
możemy opisywać wszechświat od 10 do minus 14 sekundy. Trochę. Do dzisiaj. Jakie cząstki były? Po 10 do minus 14 sekundy odpowiada energii LHC. Natomiast co było wcześniej, czyli kiedy wszechświat był jeszcze gorętszy, czyli energie cząstek były jeszcze wyższe, to nie wiemy, bo nie wiemy, jakie cząstki istnieją o tych wyższych masach. Więc to jest kwestia opisu wszechświata do wczesnych chwil. O ile wiem, jak wszechświat się rozszerzał, bo teoria Einsteina jest obojętna na to, jakie cząstki są w środku. Ona działa, grawitacja działa tak samo na każdą cząstkę, czy ona jest taka, czy inna. O tyle skład cząstek jest nieznany przed 10 do minus 14 sekundy i te badania między innymi chcą wycofać 10 do minus 14 sekundy do jeszcze wcześniejszych chwil we wszechświecie, żebyśmy wiedzieli, jakie cząstki we wszechświecie wtedy były. To może nie ma bezpośredniego, praktycznego zastosowania, ale znać historię wszechświata z większą dokładnością, z większą precyzją, wydaje się, że ponieważ ten wszechświat jest jeden, mamy go jako wszechświat nam dany, to wydaje się, że historia tego wszechświata znana do wcześniejszych chwil no jest bardzo istotną wiedzą, nawet jeżeli nie przekładamy jej bezpośrednio na jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. Poza tym, czysto inżynieryjnie, to jest najzimniejsze miejsce na Proszę Ziemi. Proszę Państwa, to jest żadna wiedza, bo my nie jesteśmy w stanie wprowadzić poprawek. Podczas kiedy średnia temperatura we wszechświecie to jest 2,7 Kelwina. Czyli prawie Kelwin wyżej. Żadną wiedzą, i mamy cały żadną. Tych magnesów zatopionych w nadciekłym helu. My nie znamy poprawek. Są zimniejsze niż średnio wszechświat. Są zmiany cały i... Cały tunel. Poza tym technologia tam jest używana nie tylko tych nadciekłego helu, która może być kiedyś przydatna na przykład do bardzo szybkich pociągów, czyli do takich na poduszce magnetycznej, które są, jeżeli silne pole trzeba jak wytworzyć, było, w którym to momencie? Miedziane kable pochłaniają ogromną nie ma tam nic, energii. Żadne miedziane nadciekły kable. Hel i nadprzewodzące kable w środku nie pochłaniają w ogóle energii. To znaczy, gdyby... To co on gada, to można gadać były dwa lata o tym samym. Kabli chłodzonych wodą, to w ogóle nie byłoby prądu w kantonie genewskim, ponieważ by nie warunki starczył. Prawdopodobnie również w czasie tych miliardów lat też się by zmieniały. Prądu, bo wszystko nie by szło pod ziemię, żeby zasilać. Już nie wiadomo jeszcze, jakby to odprowadzać ciepło. Nie ma co. Natomiast nadprzewodzące miliardy lat zmieniało się. W związku z tym tam tak de facto kosztuje energię tylko skraplanie tego helu, no bo on proszę co jakiś czas się trochę ogrzeje, trzeba go znowu skropić. Natomiast mamy same cztery kamy, które tam mają na dzisiaj konta. Amperów, czy dziesiątki jak tysięcy funkcjonuje amperów, nasze radio nic nie pochłaniają prądu, znaczy energii. W związku z tym to u nas jest kolejna nie ma rzecz. Krzyża Matki kolejna Boskiej, rzecz to są nadprzewodzące wysokie dewocjonaliów nie ma. Ceramiczne, no, no. Wynalezione 30 lat temu, przypadkiem zresztą. Otóż takie, takie kable z tych ceramik są używane, żeby hel nie dotykał bezpośrednio temperatury. Radio Maria mówi, że w internecie są, a my i bardzo dużo by kosztowało możemy skraplanie być go z powrotem. Tylko w internecie. Pomiędzy tymi nadprzewodzącymi kablami tylko 1,9 kelwina, a temperaturą tylko pokojową doprowadzenie tylko prądu jest robione przez kable z nadprzewodników wysokotemperaturowych. Cztery. Które to są ceramikami, one bardzo słabo przewodzą ciepło. Otóż te nadprzewodniki wysokotemperaturowe są nadprzewodzące, czyli znowu mają 0 w temperaturze. Jeszcze jedno można od świata to jest 130 kelwinów, czyli minus tam 140 stopni. Ale to już jest powyżej temperatury ciekłego azotu. Tak. Więc one są chłodzone ciekłym azotem, a ciekły azot jest tańszy niż woda mineralna. W związku z tym tu już przechodzimy na możliwe zastosowania czegoś, co już się zresztą stosuje, że kable, które nie mają żadnych strat cieplnych, są zanurzone w ciekłym azocie, który może sobie spokojnie do atmosfery uciekać. To niewiele kosztuje i rozwijanie na przykład tej technologii również jest, ona została użyta w CERN-ie. W związku z tym te inżynieryjne pewne pomysły, pewne zastosowania są bardzo ważne i to na pytanie, czy to warto robić. No tak, dlatego że w ogóle abstrakcyjnie mówić, zróbmy coś lepiej, zróbmy, to jest abstrakcyjne pytanie. Natomiast tam wiadomo, musimy zrobić takie doprowadzenie, które ma przenikalność mniejszą niż ileś i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, kiedy osiągnęliśmy sukces, bo to działa, a kiedy nie osiągnęliśmy sukcesu. To jest tak jak w programie kosmicznym. Albo wylecieliśmy i stanęliśmy na Księżycu, albo nie. I to ten rozwój tej technologii. Ale stanęliśmy i już nie stajemy. No tak, to jest pewien regres, owszem.
Otóż to, ten rozwój technologii, który ma konkretne wymagania, bardzo, bardzo wysokie, no najwyższe chyba na świecie ma wymagania, jest stymulowany przez takie badania. I to można odpowiedzieć inżynieryjnie. Ale jak mówię, dla mnie zaspokojanie ciekawości o wczesnym wszechświecie jest znacznie ważniejsze. Bardzo dziękuję. Profesor Krzysztof Meissner, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Informacje o godzinie 11. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Czasu zbyt wiele już nie zostało, ale może ktoś z Państwa jeszcze zdecyduje się na opcję last minute, albo przyjdzie szef i wręcz zmusi Państwa do pójścia na urlop. Za chwilę skończy się wrzesień, czyli ustawowy termin na wykorzystanie zaległego urlopu, który pozostał pracownikowi jeszcze z poprzedniego roku. Taki urlop powinien się odbyć i powinien rozpocząć się najpóźniej 30 września. Bo w razie kontroli firma, w której pracownicy mają zgromadzone zbyt dużo zaległych urlopowych dni, narażona jest na kary finansowe. Ale dla firm wcale nie groźba kary jest najgorsza. Przedsiębiorcy nie lubią szczególnie wiązania rezerw finansowych z tytułu zaległych urlopów. To niepotrzebnie zablokowane pieniądze, ale rezerwy zawiązane być muszą, bo gdyby przyszło na przykład do zwalniania kogoś z pracy, firma musi mieć pieniądze na wypłacenie takiej osobie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. I właśnie dlatego może się zdarzyć, że to szef przyjdzie do pracownika i niemal siłą zmusi go do wzięcia kilku dni wolnych i będzie miał do tego prawo. W kwestii urlopów zasada jest oczywiście taka, że jeżeli komuś zostało kilka dni wolnych z poprzedniego roku, to w nowym roku urlopowym w pierwszej kolejności pracodawca będzie wykreślał te dni zaległe. Ale są przecież i tacy pracownicy, którzy te nawisy mają ogromne, a i wolnych dni specjalnie nie lubią. Są jednak przepisy również na takie przypadki. Zaległy urlop przedawnia się po 3 latach od dnia jego wymagalności. Czyli nasze roszczenie do 5 dni z 2015 roku, których mimo, że powinniśmy, nie wykorzystaliśmy w tym roku, przedawni się 30 września roku 2019. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Filozofia jest nie tylko w książkach. Jest też u nas wszystko przechodzi na plus. Google Plus. Wszystko jest na plusie, bo na plusie jest lepiej, wiecie Państwo. Tam można 1000 razy to samo i będzie grało. Co to znaczy 1000 razy to samo? Można reklama. Komentarze. Doktor, wielu widzów komentarze się liczą, proszę Państwa. Pieczenie, a w kółko można pochwy. Te same, proszę Państwa, zdjęcia, te same filmy, bo tutaj w galerii 022, nie wiem, czy Państwo byliście, to my przypomnimy, bo artystka z Wrocławia, było wielkie żarcie, taka wystawa, to mówi, że sama ekspozycja nic nie znaczy. Znaczy to wszystko w sumie, jeżeli jest coś napisane, czyli jest komentarz, liczą się komentarze. I dlatego Google Plus uwzględnia te komentarze, a film może się powtórzyć. Przecież zdjęcie, jak na Facebooku, zdjęcie się może powtórzyć, także nie ma praktycznie i teoretycznie i rzeczowo żadnego spamu. Nie ma żadnego spamu. Nie ma spamu, bo każde zdjęcie, każdy film, element w internecie jest opieczętowany innym opisem, komentarzem, że nie ma spamu, że bardzo ładnie robi Google Plus i u nas wszystko jest na plus, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, milion dają tutaj reklam przed wiadomościami i milion reklam po wiadomościach, tak, aby sobie zarobić. Strasznie chcieli, strasznie pazerni. No my z tym nie chcemy walczyć, ale wiemy, że to ma miejsce. My z tym wcale nie chcemy walczyć, ale wiemy, że to jest i tyle. Wtorek, 13 września, minęła 11. Właśnie, wtorek,
13 września. TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Tusk i Szydło rozmawiali o stanowisku, jakie Polska przedstawi na szczycie w Bratysławie. W Niemczech zatrzymano trzech Syryjczyków przysłanych do tego kraju przez tak zwane państwo islamskie. Szef dyplomacji Luksemburga domaga się wykluczenia Węgier z Unii Europejskiej. Widzisz, Agnes. Zmiany w Unii Europejskiej są konieczne i powinny być zapoczątkowane na piątkowym szczycie państw członkowskich w Bratysławie, powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek po spotkaniu premier z szefem Rady Europejskiej. Beata Szydło rozmawiała z Donaldem Tuskiem przez godzinę i w trakcie tego spotkania omówiono m.in. polskie stanowisko na piątkowy szczyt. Tomasz Fęskę. W trakcie uścisku dłoni w kancelarii premiera próżno było wypatrywać u polityków przejawów sympatii, choć Tusk objeżdża unijne stolice w ramach konsultacji przed piątkowym szczytem, zatem wizyta w Warszawie była dla niego częścią dłuższej trasy, to rzecznik rządu Rafał Bochenek już po spotkaniu sugerował, że szef Rady Europejskiej przyjechałby się premier Szydło wytłumaczyć. W trakcie spotkania przewodniczący Rady Europejskiej, pan Donald Tusk, złożył pani premier sprawozdanie na temat konsultacji, jakie prowadzi w ostatnim czasie w Unii Europejskiej. Wcześniej jeszcze premier Szydło twierdziła, że jeśli Tusk nie poprze reform w Unii, w tym zmiany traktatów, będzie to znaczyło, że chce wziąć na siebie odpowiedzialność za rozpad wspólnoty, stąd zapewne chłodna atmosfera spotkania, zwłaszcza, że jest jeszcze szersze tło. Za 4 godziny w Europarlamencie zacznie się debata poświęcona sytuacji w Polsce. Na tapecie znów będzie Trybunał Konstytucyjny, ale też ustawa medialna, antyterrorystyczna i o służbie cywilnej, a jutro głosowana ma być rezolucja w sprawie Polski, krytyczna wobec rządu Beaty Szydło. Tomasz Fęskę, TOK FM. No właśnie, Tomasz już o tym wspominał. Europosłowie znów będą dziś rozmawiać o Polsce. Dyskusja w Parlamencie Europejskim rozpocznie się o 15, ale udział w niej odmówili i premier Beata Szydło, która wystąpiła podczas podobnej debaty w styczniu, i prezydent Andrzej Duda. A to oznacza, że Warszawa nie zaprezentuje swojego stanowiska. Przenosimy się do Sejmu. Rada Wiejska jest Karolina Lewicka. Karolino, jak PiS komentuje ów fakt? Polski rząd nie chce swoją obecnością uwiarygadniać debaty i stara się umniejszyć jej znaczenie. Tak komentuje to wydarzenie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Lepiej jakby się Parlament Europejski zajął poważniejszymi problemami Unii Europejskiej. To jedna z narracyjnych linii PiSu. Zamiast nad kryzysem migracyjnym i terroryzmem, europosłowie pochylają się nad polską demokracją, której nic nie zagraża. Jutro plus oskarżenia rzucone pod adresem opozycji jako inspirującej europejskie instytucje do działania jutro, wobec polskich wrogów. Jutro, proszę Państwa, będzie futro. Na co odpowiada szef klubu PO Sławomir Neumann. Radio Conchita. Wszyscy nas atakują, cała zła Europa, i my siedzimy w tej Częstochowie za wołami i do wszystkich strzelamy. Do naszych przyjaciół, do naszych przeciwników, do wszystkich, nie patrząc, kto podchodzi. O debatę o stanie polskiej praworządności zabiegały frakcje mające w Europarlamencie większość, od Chadeków po Zielonych. Wspólnie przygotowały też tekst rezolucji, który zostanie przegłosowany jutro. W nim o systemowych zagrożeniach. Jutro będzie futro. Wniosą złe ustawy o Trybunale, o prokuraturze, o policji, o mediach. Do Strasburga rząd wysłał jedynie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła jako obserwatora. W naszym imieniu głos ma zabrać Słowacja, która sprawuje prezydencję w Unii. PiS będzie wspierany przez brytyjskich torysów i eurosceptyków spod flagi Marie Le Pen. To była reporterka TOK FM Karolina Lewicka. Ja dodam, że debatę o Polsce w Europarlamencie będziemy transmitować w TOK FM. Początek do siebie strzelamy, proszę Państwa. A czy ta Lipska to jest normalna? A czy ten Przybyłowicz to jest normalny? No nie, ale no my... Jak możemy, to przygarniemy, proszę Państwa. No i co? Jesteśmy dobrzy. Panie Zostaj też był dobry i co? Zaczęły one obowiązywać w lipcu, a minister twierdzi, że pozytywny trend, jeśli chodzi o dochody z podatku, zaobserwowano też w sierpniu. Wpływy tylko z podatku od osób prawnych, czyli CIT-u, przyniosły w ubiegłym miesiącu niemal 2 miliardy złotych i było o blisko 0,5 miliarda wyższe od spodziewanych. Słuchasz informacji TOK FM. Niemiecka policja aresztowała trzech obywateli Syrii, podejrzewając, że zostali oni przysłani przez tak zwane państwo islamskie w listopadzie ubiegłego roku. Na razie, jak poinformowała federalna prokuratura, nie jest jasne, czy mieli oni zaatakować konkretne miejsca, czy też czekać na instrukcje. Na razie nie wyszło to w śledztwie. Podejrzanych zatrzymano na północy landu Schleswig-Holstein. Minister spraw zagranicznych Luksemburga domaga się wykluczenia Węgier z Unii Europejskiej. Jean Osselbor w wywiadzie dla niemieckiego Die Welt twierdzi, że Budapeszt naruszył podstawowe zasady wspólnoty i dlatego właśnie powinien ją opuścić. Węgierskie władze naraziły się Asselbornowi przede wszystkim swoim podejściem do kryzysu uchodźczego. Ocenił on, że Budapeszt traktuje imigrantów jak zwierzęta i jest bliski wydania rozkazu strzelania do nich. Szef dyplomacji Luksemburga wytyka też rządowi Viktora Orbana naruszenie niezależności prasy oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykluczenie Węgier z Unii jest, jak mówi Asselborn w wywiadzie dla Die Welt, jedyną możliwością zachowania wartości Unii oraz utrzymania jej jedności. To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport. Jutro poznamy nowego prezydenta UEFA, który zastąpi zawieszonego Michela Platiniego. Do wyborów staje dwóch kandydatów, o których teraz Krzysztof Sendecki.
Prezes holenderskiego związku piłki nożnej Michael van Praag i szef słoweńskiej federacji Aleksander Seferin. Tych dwóch działaczy stanie do walki o fotel prezydenta UEFA. Wiemy już, że prezes PZPN Zbigniew Boniek odda głos na Słoweńca, którego wspierają też Niemcy, Francja, Rosja czy kraje skandynawskie. I to on uznawany jest za faworyta, mimo iż to Holender ma większe doświadczenie. Był m.in. prezesem Ajaxu Amsterdam, ma też poparcie angielskiej federacji. Wybór nowego prezydenta UEFA jutro w Atenach. Poprzedni Michel Platini został zdyskwalifikowany na 4 lata przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy za przyjęcie pieniędzy od również zawieszonego byłego prezydenta FIFA Sepa Blattera. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu TOK FM o 11.20. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju. We Wrocławiu 31 stopni, w Szczecinie, Poznaniu 29, w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Radomiu, Płocku 28, a w Trójmieście 24 stopnie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Także dzisiaj, proszę Państwa, wysłałam fon Lipski do Hanny Gronkiewicz-Waltz, do ratusza, żeby załatwiała sprawy finansowe, proszę Państwa. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Renata Siuda-Ambroziak, zastępca dyrektora Instytutu Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani serdecznie. Doktor, dzisiaj w szampańskim nastroju. Tu nie jest Ameryka, tu jest, proszę Państwa, Polska. W dobrym. No, zobaczymy. Ho, 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 ho. Co hrabina von Lipski załatwi u Hanki Gronkiewicz-Waltz? Proszę Państwa, my tutaj mamy tysiące rachunków, oczywiście do zapłacenia, no bo mieszkanie prywatne, ale zaległości to no 30 tysięcy, to co najmniej. Także proszę Państwa, my z tego mamy wielką radość w domu Gucia. Gucio gumę ma do rzucia. Jak reklamują na Facebooku Hankę, no to my ją lubimy, no ale wiecie Państwo. Do siebie strzelamy. Dobrze. I teraz tak. Wielka radość w domu Gucia. Gucio gumę ma do rzucia, bo Hanka ma grymasy na twarzy, takie w sensie uśmiechu. No dobrze. No bo zwykle jest tak w Warszawie, że Polacy to, jak są jakieś problemy, są niezadowoleni i zgrzytają na siebie i dają ci do zrozumienia, jakobyś ty po prostu zamordowała jej całą rodzinę, może ja wiem. To się wojny, czy jakoś tak? Jakobyś ty zamordowała całą jej rodzinę. W czasie II wojny światowej, no. Jakobyś ty wymordowała całą jej rodzinę w czasie, no, II wojny światowej. Także proszę być z nami, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. TOK FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Przeglądam wszystkie swoje numery telefonów do naszego radia. TOK FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Że możecie Państwo dzwonić. To między 3,5 a 5. Proszę Państwa. Tak liczymy. Mówią, że Orange, to są tylko wszystko w porządku. Dlatego, możecie Państwo dzwonić. Przecież widać. Taka duża wszystko widać. Jakie to są numery telefonów. Proszę bardzo. Ale to tylko dla wtajemniczonych, bo człowiek to może nic nie będzie widział tutaj. Uparty, chciwy, pazerny. I ten, który może nie chce dostrzec tego, co jest istotne. Może nie chce dostrzec tego, co jest ważne. I żeby komuś może w oczy raziło, to proszę bardzo. Lepiej widać, czy gorzej. To, co wiemy, opiera się to, co wiemy, proszę Państwa, korzystajmy z tego, co wiemy. U nas zawsze polonistka Mirosława Brześniowska przed maturą mówiła: dzieci moje, dzieci, nie uczcie się rzeczy nowych. Uczcie się tego, czego się uczyliście wcześniej. Dzieci mają sklerozę, to więc muszą sobie przypomnieć, uświadomić sobie, poukładać, no żeby było po kolei w tej szufladzie. I Mirosława Brześniowska, wspaniała polonistka, przy okazji reklama, wicekurator, wicedyrektor szkoły, psycholog. Och i ach, kosa, kosa szkoły. I weszło jej to kręgosłup tak, że była świetną aktorką, znała wszystko z pamięci, recytowała i mówiła:
o czym można napisać. Wszystkich książek się nie czyta. Jak pojawia się taki temat Brazylia, a szczególnie do matury, ogólny, to można napisać czyta się to, co ja wam powiem. Futbolu, czyta się to, co jest ważne. Ewentualnie o Także, proszę Państwa, co my tutaj mamy? Przy czym północni Amerykanie nasza, będą się proszę bardzo państwa, mocno upierać, że w Brazylii jest gorzej niż wizualizacja, nasze wizualizacje, Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom, nasze wizualizacje nie są przypadkowe. Ale nie są przypadkowe. Także proszę z nami, nawet z tej lipskiej dałam, proszę Państwa, telefon za darmo, żeby sobie dzwoniła. Nie są przypadkowe. Żeby za darmo dzwoniła. Zobaczymy, co ona tam wywalczy. Także to, ja powiem tak, do dwóch rzeczy, do dwóch spraw bym wróciła, jeśli pan pozwoli. Pierwsza sprawa to porównanie polityki i futbolu w Brazylii. I tego, że i taka koncepcja, że polityka naśladuje te zagrania, tak, futbolowe. Otóż mam wrażenie, że w Brazylii to jest to troszeczkę inaczej. To znaczy polityka jest w dużym stopniu nie tyle naśladuje, co wydaje się, że jest z tym brazylijskim futbolem powiązana w taki bardzo szczególny sposób. Gadu, nie pieniędzy, nie obiadu. Osiągi. Proszę Państwa, na razie najgorzej wypada Biedronka, ale to mnie troszeczkę fornica, że Biedronka ma układy z T-Mobile'em. Którzy się albo że Biedronka ma układy z T-Mobile'em, to może ja sobie doładuję jedną kartkę Biedronkę, może mam i nawet dwie, bo miałam ze cztery, tak żeby coś było aktualnego. To chodzi o wpisy. I to przekłada się nie tylko że wszystkie nasze numery muszą być zarejestrowane. To więc ja jeszcze łaskę robię, bo mogę niektóre numery odrzucić, ale ponieważ jest około 11 numerów do radia naszego. To KFM, Eurokuncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. No to więc, proszę Państwa, musicie dzwonić, musicie telefonować. No ale tak, Biedronka, o co tu chodzi, że jest niedobra. Chcę znaleźć numer mojego telefonu, który mam i który chcę uaktualnić, jak to jest post, wyślij na Facebooku albo odśwież, czy to na YouTube, czy to na Facebooku. No to więc ja chcę odświeżyć numer i nie wiem, jaki to jest numer tej Biedronki, a tu nie ma takich opcji, bo tam się powtarza dwa razy gwiazdka, 101 krzyżyk zadzwoń i to trzy razy reklamują. Po co? Lepiej, żeby dali sprawdź numer swojego telefonu. I ja tego zrobić nie mogę. Pójdę do, proszę Państwa, tracąc czas, proszę Państwa, do Biedronki, a jeszcze pójdę, żeby zreperować swój smartfon, który się wyłącza, a to, że się wcale nie włącza. To trzeba powiedzieć, że wcale tak źle nie wypadła. 3 lata gwarancji. Ta smartfon, proszę Państwa, smartfon, proszę Państwa, wcale źle nie wypadł. Dopiero pół roku jest na gwarancji, a będzie jeszcze 2,5 roku na gwarancję, bo kurczaczek, jak go kupował, to dodatkowo zapłacił 70 zł. Kurczaczek zapłacił, no Dawidek malutki, zapłacił Max.com, proszę Państwa, Max. Neymar, bo to zdaje się mecz z tego, co plus pamiętam. Plus 70 zł. A tu Biedronka jeszcze dodatkowo miejsce. Stwarza nam problemy. Także no nie wiem, no nie wiem. Dla mnie to na razie T-Mobile jest najlepszy. Bo nawet podłączyłam się pod Amerykę i mówię och, bo oni pytają jaka sprawa, jaka rzecz. Ja mówię, no przez omyłkę tam wydałam wiadomość, ale chciałam napisać do T-Mobile'a tutaj w Warszawie. Aha, jesteśmy do usług. Ja mówię, ale do jakich usług? Ja mówię, do jakich usług? Także, proszę Państwa, jak do usług, to nie ma sprawy. Proszę bardzo, są numery podane, a te będziemy jeszcze dokładniej wypisywać Państwu, póki co. Czyli zaczyna się tak naprawdę od trzeba doładować, od jeszcze raz sprawdzić swój numer, zobaczymy. Dobrze, wyznaczniki jakby trendów. Można coś tam próbować przewidzieć, co się może wydarzyć. Jest to o tyle istotne, że tak jak mówię, nawet może się wydarzyć, tacy, że można umrzeć na zawał serca jak Janek Maciej Witek, proszę Państwa. Czy on wiedział, że on umrze? I najgorsze jest w tym ludzie biegną jak ten dziki koń, ja to wciąż powtarzam.
proszę Państwa. Żebyś ty nie był taki pewny, bo jutro możesz umrzeć. Żebyś ty nie był taki pewny. Bo jutro możesz umrzeć. Proszę bardzo. Znaczy do pewnego momentu byliśmy w takiej sytuacji. Dzisiaj troszeczkę fizyki, troszeczkę mamy też sytuacji, troszeczkę Hanki Gronkiewicz-Walc. Właśnie wysłałam, proszę Państwa, żeby też poskarżyła się na sąd. Na Teres Polską. Możecie adresu nie znać i tak traficie. Teres Polska 15A, czy coś tam. Koło tego. Proszę Państwa, na sąd, który utrudnia ludziom sprawie. I teraz tak, mogą to być osoby niepełnosprawne, mogą to być ludzie wszelkiego innego kalibru, którzy to ludzie się wściekają, się denerwują i rezygnują ze sprawy, a jeżeli są to sprawy spadkowe, no to wyczyszczacze kamienic na pewno zyskują na tym, prawda? Czyli więc tak, musimy dojść do tego, kto utrudnia sprawie, jeżeli chodzi o sprawy spadkowe. Nazwiska sędziów są podane. Jest sekretarz sądowy. Proszę bardzo, kto utrudnia w sprawie? No bo jeżeli ludzie rezygnują ze spraw, w sprawie spadku, to znaczy, że ktoś na tym korzysta, jeżeli chodzi o wyczyszczaczy kamienic i innych. Ja w ogóle uważam, że określenie oczyszczacze, wyczyszczacze, wymiatacze kamienic jest określeniem bardzo pozytywnym. Także to. Tutaj prezesowa spółdzielni Słap się obraziła, bo ten mój Mareczek, proszę Państwa, mój sekretarz, można byłoby powiedzieć pierwszy sekretarz, o Jezu, żeby to nie padło na Wiesława Gomułkę, napisał no, na adresie do spółdzielni Sław, że jesteście oczyszczaczami kamienic, no bo po śmierci Janka Witka i to już na drugi dzień, czyli na kolejny następny dzień i na jeszcze następny dzień, ze 2-3 razy były bolce w zamkach, proszę Państwa, i druty, że ja nie mogłam wejść, aż tak się przestraszyłam, że ktoś mnie tu inwigiluje, ktoś mnie tu podsłuchuje, ktoś mnie tu podgląda, że siatkę to zostawiłam za krzakiem po drugiej stronie ulicy Saskiej. I tu przyleciałam i tak grzebie w tym zamku, patrzę, jakiś bolec w dolnym tym. No to pani wiceprezes spółdzielni Sław o tym nie wiedziała? Przepraszam bardzo, tutaj nikt na posesję nie ma prawa wejść bez kluczy. Czy właściciel, czy mieszkańcy, czy ktoś, kto dostał klucze od właściciela, od mieszkańcy. Mieszkańców, mieszkańca. Niech będzie i mieszkańcy, bo widzicie Państwo, że my zmierzamy do rzeczy. A ponieważ mój ojciec policjantem, proszę Państwa, to ja się bardzo cieszę. A jak coś tu się dzieje, to ja mam prawo wezwać policję. I proszę bardzo, ktoś tu wkładał bolce. Ktoś tu druty wkładał, prawda? Mam prawo wezwać i zaprosić tutaj i ochronę, proszę bardzo, i prywatną, i taką ochronę. I jest Wiesław Przybyłowicz, proszę bardzo, który będzie tutaj pilnował do końca, a on, ponieważ w roku 2014 był największym twitterowcem, to już mi się też przysłużył, że firma Play, aha, firma Play podpada, że firma Play ściąga haracze, pieniądze od trupa, bo tu Janek Witek to był zaległy w firmie Play. O Jezu, za 54 zł jakąś wtyczkę kupił. Och, coś tam, jakąś kartę kupił. To przecież tyle co nic, ale jak on nie miał grosza, to i bez 5 zł jemu nie działało, bo jak on poszedł i brakowało mu grosza, albo nie miał 5 zł, bo na przelew to trzeba było dać plus 5 zł i to kosztowało i im częściej ty to płaciłeś, to wszystko kosztuje i on nie miał nic, no to wiadomo, że lepiej było i trzeba było mieć konto w banku. Jak on tego konta w banku nie miał, proszę Państwa, to nawet jak wygrał $1 000 000, ho, 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 nie wiadomo ile, w loterii amerykańskiej też tych pieniędzy nie mógł uzyskać, proszę Państwa, bo nie miał tego konta. A on tak wygrał, że też ktoś go tam pół żartem nabierał, no nie wiadomo, pewnie nie wygrał. Składniki suplementu. O, jeszcze reklamy, proszę Państwa, jeszcze idą te reklamy. Także no, moim zdaniem, proszę Państwa, najlepiej wygląda ta firma T-Mobile, proszę Państwa, no bo tak,
mam nadzieję, jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby firma T-Mobile ściągała pieniądze od trupa. No bo tak Wiesław Przybyłowicz do wielu ludzi, bo to największy twitterowiec, to chyba największa częstotliwość kontaktu z Twitterem u niego była. Ja gdzieś tam weszłam nawet, mam pozapisywane hasła. Zdaniem Polski powinny być zapoczątkowane na nieformalnym szczycie Unii w piątek w Bratysławie. Będzie to pierwsze spotkanie państw wspólnoty bez przedstawiciela Londynu i będzie poświęcone przyszłości Unii po Brexicie. Turcja formalnie zwróciła się do Stanów Zjednoczonych o aresztowanie mieszkającego tam Fethullaha Gulena, to właśnie tego islamskiego duchownego. Ankara oskarża o inspirowanie nieudanego puczu z 15 lipca. Prezydent Turcji Recep Erdoğan rozmawiał o Gulenie z Barackiem Obamą podczas szczytu G20 w Chinach i usłyszał od amerykańskiego przywódcy, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących Gulena Stany Zjednoczone kierować się będą prawem, a nie polityką. Wysłannicy Rzecznika Praw Obywatelskich niespodziewanie odwiedzili przejście graniczne w Terespolu, by, jak ustaliło TOK FM, przyjrzeć się procedurom dotyczącym cudzoziemców, jak są traktowani po wyjściu z pociągu i czy dochodzi do sytuacji, gdy pogranicznicy nie chcą przyjmować od Czeczenów wniosku o status uchodźcy w naszym kraju. Więcej o tym w informacjach w południe. Pogoda. Dziś w Polsce słonecznie i upalnie, zwłaszcza na południu kraju. We Wrocławiu 31 stopni, w Szczecinie, Poznaniu 29, w Lublinie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Radomiu, Płocku 28, a w Trójmieście 24 stopnie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Biblia. Z Biblią, z Biblią. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio dr Renata Siuda-Ambroziak, zastępca dyrektora Instytutu Ameryki i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. Witam ponownie. The Economist podkreśla, że no, możemy się krzywić na to, że Dilma Rousseff płaci cenę, powiedzmy, uchybień jej poprzedników i kolegów partyjnych, no ale z drugiej strony to trochę pokazuje, że te mechanizmy demokratyczne brazylijskie funkcjonują. No one, wydaje mi się, że funkcjonują bardzo dobrze, dlatego że trzeba przyznać w całym tym kontekście tego skandalu olbrzymiego, jakim była afera Petrobras, to, że po pierwsze to wszystko wyszło jednak na jaw, po drugie, że bardzo skutecznie zadziałała prokuratura. Po trzecie, że jest jednak cały, prawda, ciąg, cały szereg takich logicznie powiązanych ze sobą aresztowań, wyroków itd., itd. I rzeczywiście to, co chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest to, że nikt nie jest w stanie od tej odpowiedzialności na dzisiaj uciec. Czyli prokuratura działa rzeczywiście w sposób bardzo niezależny. Ale są jeszcze sędziowie i senatorzy, którzy przecież często byli obsadzani przez właśnie panią Husek. Ale to proszę pamiętać, że to tak naprawdę jakby koszty tej afery, tej olbrzymiej afery Petrobrasu i jakby, znaczy kto... Jak kto afera, za to płaci? To nie jest tak, że za to płacą przede wszystkim menadżerowie najwyższego szczebla Petrobrasu, to byli przede wszystkim politycy. Tak? Jakby problem polegał na tym, że partia pracy obsadzała te najwyższe stanowiska w spółkach, tak, Skarbu Państwa, nazwijmy, swoimi ludźmi, co nie jest zresztą oczywiście ewenementem na skalę światową. Tu możemy powiedzieć, że Brazylia nie jest w żadnej tutaj awangardzie, jeśli o to chodzi. Natomiast ewenementem. To, co trzeba Brazylijczykom przyznać, to jest to, że na dzisiaj nikt nie jest bezpieczny. Niezależnie od tego, kim był. Proszę pamiętać o tym, że całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, wielki taki wstrząs w Brazylii miał miejsce ze względu na to, że wezwano do prokuratury na przesłuchanie byłego prezydenta Lula. Tak? I to przesłuchanie się odbyło. No, nawet bardzo wiele osób zarzucało prokuraturze, że ono nie musiało
znaczy ta akcja doprowadzenia byłego prezydenta nie musiała w ten sposób wyglądać. To nie musiał być taki film, prawda, akcji, dlatego że po niego pojawili się u niego w domu, pojawiło się wojsko, policja, prawda, militarna, helikopter gdzieś tam krążył, więc to wszystko było może zbyt nadto. Natomiast sądzę, że tak naprawdę to, co stało za całą tą akcją pokazową prokuratury, to było to, żeby pokazać, że właśnie nikt nie może się czuć bezpieczny. I nawet taka osobowość w polityce brazylijskiej, jaką jest były prezydent Lula da Silva, no, prokurator pozwoli sobie na to, żeby jednak zobaczyć. Nikt nie jest ponad prawem. I to ani rzeczywiście urzędujący, było, ale proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie na dzisiaj obecny prezydent, tak, czyli wiceprezydent przy Dilmie Rousseffie, bo to też jest, powiem szczerze, bardzo ciekawa sprawa, dlatego że nie wiem, czy pan pamięta, jak Dilma Rousseffie próbowała bronić się przed Senatem, zanim Senat podjął tę decyzję, prawda, większością głosów o impeachmencie, próbowała się bronić i to robili również jej poplecznicy w kraju, organizując marsze, wiece poparcia itd., itd., zarzucając, że w ogóle cała procedura impeachmentu tak naprawdę jest zamachem stanu. To trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Rzeczywiście, tak jak już wspomniałam, same powody wszczęcia procedury no, są, no, są dyskusyjne i to rzeczywiście podkreślają wszyscy, że w normalnej sytuacji, gdyby to nie był ten szalony kryzys, który w którym Brazylia się pogrążyła tak naprawdę 3 lata temu, gdyby to nie była ta wielka afera korupcyjna, gdyby to nie była sama pani Dilma Rousseff, która tak reaguje w sposób, no, nie do końca chyba adekwatny do sytuacji na różne sprawy, również w swoich, prawda, wypowiedziach publicznych, to tego impeachmentu prawdopodobnie by nie było. Natomiast to, o czym musimy powiedzieć, to jest to, że on jest jednak prowadzony zgodnie z zasadami, tak? Czyli zgodnie z prawem. Tu nie ma nic takiego w samej procedurze, tak? W sposób, w jaki została przeprowadzona, do czego można by się niedelikatnie można przyczepić, tak? I spowodować, że rzeczywiście cały ten ruch impeachmentowy i cała procedura mogłaby zostać nazwana zamachem stanu. No otóż nie. Tak? Coś zostało udowodnione, powzięte zostały decyzje, ludzie zostali przesłuchani i tak dalej, i tak dalej. Odbyły się głosowania, w związku z tym cała ta procedura, ona ruszyła i ona została przeprowadzona do samego końca w sposób absolutnie tutaj nie pozostawiający żadnych wątpliwości, że ona jest zgodna z prawem, tak? Czyli niezależnie od tego, co mówią, tak jak mówię, osoby, które popierają akurat Dilmę Rousseff i ona sama, no tutaj jakby samej procedurze nie można dużo zarzucić. Natomiast są dwie rzeczy. Dilma Rousseff, trzeba pamiętać, że ona w zasadzie z tej wielkiej afery korupcyjnej wyszła czysta, czego nie można powiedzieć o bardzo wielu jej kolegach partyjnych i członkach jej rządu, ale też samych członkach Kongresu Brazylijskiego. I to było też takie pole do dyskusji i rzecz szalenie kontrowersyjna, dlatego że pamiętajmy, że człowiek, który de facto zadecydował o wszczęciu procesu impeachmentu, czyli taki, powiedzmy, Speaker of the House, prawda, był jedną z pierwszych ofiar całej tej czystki, całej tej operacji, prawda, laważatu, czyli tej myjni ciśnieniowej, tak? Czyli tam naprawdę jakby to, co jest kontrowersyjne, to to, że de facto o wszczęciu procedury impeachmentu w dużym stopniu decydowali ludzie, którzy, powiem nieładnie, byli bardzo mocno umoczeni w skandal korupcyjny, którego jej osobiście nie udowodniono. Ale pozostaje inne pytanie. Nawet jeżeli Dilma Rousseff nie była bezpośrednio zamieszana w całą tę piramidę, z tego kraju, nie wiem, czy nie bardzo skomplikowaną, ściągania haraczy z
kontraktów przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza właśnie Petrobrasu, ale to nie tylko Petrobras, bo pamiętajmy, filmy budowlane, w to wszystko umoczone. Wiemy, że jakiś tam konkretny procent szedł właśnie na potrzeby partii rządzącej, która się przygotowywała dzięki temu do zarządzania Brazylią przez następne tam 20 lat, bo ktoś tak ładnie wyliczył, że do 2030 któregoś roku to właściwie można było wszystkie kampanie na szczeblu lokalnym, regionalnym, federalnym, włączając kampanie prezydenckie, z tego sfinansować. To trzeba powiedzieć, że Dilma Rousseffi pokazała tutaj swoją też taką bezradność, nad którą trudno przejść do porządku dziennego, jeśli jest to osoba prezydenta kraju. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że ona podczas kadencji Luli, dwóch kadencji Luli, od 2003 do 2010 roku była osobą bardzo aktywną i zaangażowaną w rząd. I co więcej, przez kilka lat była osobą, która miała za zadanie kontrolować sektor energetyczny kraju, tak? Czyli jeśli to wszystko, rzeczywiście, jeśli ona jest czysta, jeśli ona o tym nic nie wiedziała, co podkreśla, to musi być szalenie, ale poza tym szalenie nieskutecznym ministrem, szalenie nieskutecznym menedżerem, tak? Znaczy, że wszyscy dookoła, tak, że wszystko się działo poza nią i jest to rzeczywiście trudne do zaakceptowania dla przeciętnych Brazylijczyków. Może stąd właśnie te olbrzymie protesty społeczne, które były dokładnie drugimi tak olbrzymimi protestami społecznymi po 92 roku, tak? Czyli przy impeachmencie Collora. Po raz pierwszy Brazylijczycy wtedy wyszli w takiej liczbie na ulicę z flagami brazylijskimi, później w żałobie też, prawda? To były te słynne takie, prawda, manifestacje żałobne, domagając się wówczas impeachmentu prezydenta Collora, który też trzeba powiedzieć był bardzo popularnym politykiem, bardzo popularnym. Przecież to był młody, bardzo przystojny, wykształcony człowiek z przepiękną żoną, o nim się mówiło jako o takim brazylijskim Kennedy, prawda? Z dobrej rodziny i to jeszcze człowiek, który wszedł w politykę tak naprawdę. Żeby tylko za dużo się nie uczył. Z hasłami czyszczenia, tak? Z takimi hasłami antykorupcyjnymi, po czym okazało się, że sam do spółki z bratem zmontował piękną piramidę po to, żeby pomóc sobie, rodzinie i znajomym. Piramidę głupoty, piramida oszustów, statystyka oszustów, no to kręcenia. Jest, mam wrażenie, że... Znaczy, także proszę Państwa, no tutaj Janek Witek, tak jest, no, jest taki film, jest na YouTube, jak on wrzeszczy. No, godzinę rozmawiając przez telefon z przedstawicielem firmy Orange. I tak wrzeszczy, ale Janek Witek jako ekonomista, wiecie Państwo, on po 30 razy był, po 300 ja tam wiem, on jeździł w kółko, w lewo, w prawo jako ekonomista w Niemczech, w Szwecji, w Rosji, we Włoszech, Anglii, góra dół, lewo, wszędzie był i on wie, jak funkcjonują firmy telekomunikacyjne włącznie z Facebookiem we Francji, a tu finansów państwa bez zgody kongresu. Tutaj w Polsce jest wszystko powcinane. Także to są, powiedzmy, no, to jest sprawa rzeczywiście, myślę, że cały ten wszystko jest w Polsce powcinane. Gdy nadaje nasze radio TOK FM, Eurokuncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, to się wszystko objawia, wszystko się okazuje. Może musztarda po obiedzie, może 100 lat za murzynami, ale wszystko jest jasne. Natomiast to, co ujdzie na dzisiaj, to na pewno to, że pani prezydent Dilma Rousseffi w dużym stopniu przegrała ze względu na swoje cechy osobowościowe. Czyli tak, to, u nas jest, proszę Państwa, na plusie. Będziemy starali się zaznaczać bardziej czerwono, prawda? Bardziej na czerwono. Bardziej na czerwono, czyli Google Plus, proszę Państwa. Co jest u nas na Google Plus? Na Google Plus jest to, co i na Google, ale jest więcej. Dlaczego? Dlatego, że tam na Google coś tam się nie podoba, coś tam to, coś tam tamto. Bardzo ostro. Czyli co mamy na Google Plus? Na Google Plus mamy Ela Hoff. To wszystko Państwo widzą tutaj. Jakby sama roztrwaniała. Może pokażę świeczką, która się nie świeci. Proszę Państwa, jest Ela Hoff. Ela Hofflandia, Ela Hoffland. Melodrama, melodramato.
mogła dogadać wszystko, co i na Google jest, proszę pani. Na Daily Motion mamy El Mercedes, proszę. El Mercedes, prawda? Naprawdę do końca. Na Google mamy El Mercedes, na YouTube mamy El Mercedes, wszędzie jest El Mercedes. Proszę oglądać El Mercedes i państwo wtedy wyjdą. Nie wiedzieli, jak to się skończy. To nie było tak, że ona była skazana. Google Plus tutaj też pokazuje się jako plus. To będzie jako czerwone. Będziemy pokazywać jako czerwone. To się u nas zmienia cały czas, bo nie może to stać. Nie może to tkwić. U nas się wszystko zmienia, proszę państwa. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita. Barbie, Baby, Langström, wszystko na plus. Elhoff Art na plus. Elhoff Art 2000. Tak, on, El Mercedes na plus, ciągu, tak na plus, Google plus. Tutaj jeśli chodzi o Brazylię, tak, do władzy i przetrzymał 15 lat prawie, tak? Właśnie taką umiejętnością negocjacji, tu poklepania kogoś po plecach, tak? Tu się uśmiechnięcia, ale raczej nie zrażania sobie ludzi. Tego niestety nie potrafiła zrobić Dilma Rousseff. Myślę, że to też jest, rzadko się o tym mówi, ale to jest na pewno w takich relacjach osobistych cena, którą ona zapłaciła, bo proszę pamiętać, że ten każdy głos, my tak sobie łatwo można powiedzieć, no tak, to była większość, prawda, 60 do 20, ale ten każdy głos to jest konkretna osoba. I ta konkretna osoba bardzo często zagłosowała, tak, niekoniecznie ze względu na to, co mówiły dokumenty, tylko ze względu na to, czy chciała, żeby ona została, czy nie. Tak, i jakie były jej relacje z panią prezydent i jak sobie wyobrażała dalszy etap rządów, gdyby pani Dilma Rousseff jednak pozostała na stanowisku prezydenta. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 11.40. Dr Renata Siuda-Ambroziak, zastępca dyrektora Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, jest państwa i moim gościem. Informacje za 3 minuty o godzinie 11.40. Także dzisiaj mamy już 13, proszę państwa, września 2016 roku i wierzmy, że nic takiego może złego, może nikt nie umrze, tegoż dnia się nie stanie. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, ale Lipską posłałam do Hanki.